Żona wróciła wcześniej do domu i zastała męża w łóżku z piękną, młodą i seksowną dziewczyną. Ty niewierna świnio! Wydziera się na całe mieszkanie. Jak śmiesz to robić mnie, matce twoich dzieci? Z nami koniec. Chcę jak najszybciej rozwodu. Mąż próbuje wyjaśnić. Poczekaj chwilę, wszystko ci wytłumaczę. Opowiem ci, jak to było od początku. Nie wiem w sumie, na co mam czekać, ale to będzie ostatnia rzecz, jaką od ciebie usłyszę. Streszczaj się. Mąż opowiada. Jechałem do domu z pracy. Zobaczyłem, jak ta młoda dama łapie stopa. Zlitowałem się i zabrałem ją. Już w samochodzie zauważyłem, że jest chuda, obskurnie ubrana. Wyznała mi, że nie jadła od 3 dni. Tak się wzruszyłem, że przywiozłem ją do domu i dałem jej twoją wczorajszą kolację, której nie zjadłaś, bo się odchudzasz. Biedaczka pochłonęła ją dosłownie 2 minuty. Popatrzyłem na jej umorusowaną twarz i zapytałem, czy nie chce się wykąpać. Kiedy brała prysznic, zauważyłem, że jej ubrania też są brudne i jest w nich pełno dziur, więc dałem jej twoje dżinsy, które już nie nosisz od 2 lat. Dałem jej też koszulkę, którą kupiłem ci na imieniny, ale ty jej nie nosisz, bo twierdzisz, że nie mam dobrego gustu. Dałem jej sweter, który dostałaś od mojej siostry na święta, a ty go nie nosisz tylko po to, żeby jej dogryźć. Do kompletu dorzuciłem buty, które kupiłem ci w drogim sklepie, a ty ich nie nosisz od czasu, gdy zauważyłaś, że twoja psiapsi ma takie same. Była mi bardzo wdzięczna i kiedy ją odprowadzałem do drzwi, zapytała się mnie ze łzami w oczach. Czy ma pan może jeszcze coś, czego nie używa pana żona?